i spokojne około 9-tysięczne czeskie miasteczko, 100 km na północny wschód od Pragi. Wydawałoby się, że miasteczko, jakich w tym kraju wiele. Jest jednak jeden szczegół, który wyróżnia je na tle innych i który sprawił, że musieliśmy się nim zainteresować. Normalnie tą drogą Czesi jeżdżą dziennie do roboty, ale nie w ten weekend, ponieważ całe miasto jest zamknięte. A to stało się prostą startową wyścigu 300 zakrętów Gustawa Havla. Welcome to Ulice, this is Czech edition Iceland Man. Lista zataczek Gustawa Havla, czyli popularne zataczki, to międzynarodowe zawody, które odbywają się tutaj od 1936 roku. Nazwa pochodzi od faktu, że przejeżdżając 12 okrążeń wyścigu, zawodnicy pokonują około 312 zakrętów. W 1968 roku wyścig został nazwany imieniem Gustawa Havla, jednego z najbardziej zasłużonych czeskich zawodników motocyklowych. Aktualnie w Chorzycach odbywają się dwie imprezy wyścigowe w roku. Poza wspomnianymi zataczkami startuje tu jedna z rund Międzynarodowych Mistrzostw Wyścigów Drogowych IRRC. Jeśli chodzi o walory sportowe, zasady są takie same jak w wyścigach nad obiektach zamkniętych. Co 100 metrów stanowiska z marszałami. Obowiązują te same flagi co na torach zamkniętych. Różnicą między tymi dwoma imprezami jest bezpieczeństwo. Albo właściwie niebezpieczeństwo. Strefy bezpieczeństwa tu właściwie nie istnieją. A jedyne co chroni kierowców przed drzewami czy innymi przeszkodami miejskimi są takie snopy siana i worki wypełnione butelkami plastikowymi. Nitka długości 5150 metrów biegnie głównie po obrzeżach miasta, na chwilę wlatując do jego ścisłego centrum. Podczas jednego okrążenia pokonujemy 26 zakrętów. Pod względem urozmaicenia terenu pętla to prawdziwy majstersztyk. Różnice poziomów, szykany, szybkie przeloty po peryferiach miasta, a za chwilę ciasne zakręty między budynkami w centrum. O tym, jak niebezpieczne są to wyścigi, nie trzeba chyba nikogo uświadamiać. Ale właśnie to przyciąga tutaj rzesze kibiców z całej Europy, by przez cały weekend uczestniczyć w prawdziwym święcie wyścigów drogowych. W 10 klasach rywalizują dziesiątki zawodników z całej Europy. Mamy tutaj 125, 200, 400, 400, 600, twiny oraz litry. A co najciekawsze, mamy tutaj swojego reprezentanta. Krystian Paluch, startujący na Hondzie CBR 600 w klasie Supersport. W tym roku wszystko dopisało. Zawodnicy, kibice oraz pogoda. Nie zarejestrowano również poważniejszych wypadków czy urazów. Chociaż w przeszłości zdarzały się tutaj poważne wypadki, również śmiertelne. Czysta zataczków Gustawa Havla to już zawody, które urosły do miana legendarnych. Warto poświęcić część wakacyjnego urlopu, aby chociaż raz wziąć w nich udział. Jeśli nie jako zawodnik, chociaż mamy taką możliwość, to na pewno jako kibic. Nie są to również jedyne zawody tego typu w Czechach. Na stronie czeskiego Automobil Klubu możemy znaleźć terminarz wszystkich wyścigów ulicznych odbywających się w tym kraju. A jest ich dosyć sporo, ponieważ jest to dosyć popularny czeski sport. A każde z nich gwarantują porządną dawkę adrenaliny i dobrej zabawy. Dzięki za oglądanie. Thank you very much for everybody.
Jeżeli film się podobał, proszę o kliknięcie łapki w górę, udostępnienie filmu dalej, a jeśli kanał się podoba, zapraszam do subskrybowania. I do zobaczenia w następnym filmie.